Witam w kolejnym odcinku Na talerzu Agnes. Dziś przyrządzę potrawę o zabawnie brzmiącej nazwie Świnki w kocykach. A co to jest, dowiecie się już za chwilę, a ja teraz zrobię zakupy w sklepie ABC Wojciecha Ryłko w Sułkowicach. Zakupy tutaj to czysta przyjemność. Jest dobra cena, super jakość, uśmiechnięte ekspedientki i fajne promocje. Nic tylko robić zakupy w sklepie ABC Wojciecha Ryłko w Sułkowicach. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę 20 parówek. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Jedno mleko. W butelce czy w kartonie? W kartonie. Jaki procent? Trójeczkę? Co jeszcze? I kawałek większego cenu. Zakupy zrobiłam. Jadę teraz do mojej kuchni, w której czeka na mnie mały gość, który pomoże mi przyrządzać dzisiejsze danie. Cześć, jestem Max. A to mój Spiderman. Dzisiaj z panią Agnieszką będę robił świnki w kocykach. Zapraszamy! No i jestem w swojej kuchni. Jest ze mną Max. Cześć Max, przywitasz się ze mną? Będziemy dzisiaj razem robić świnki w kocykach. A świnki w kocykach to nic innego jak po prostu parówki w cieście. Przepis ten pochodzi z książki Nigella Gryzie, którą dostałam kilkanaście lat temu. Dzieciakom bardzo spodoba się to danie, bo dzieci bardzo lubią parówki. Max, powiedz, czy ty też lubisz parówki? Mhm. No właśnie, widzicie. Więc razem z Maxem pokażemy ciekawy sposób podania parówek. Danie to jest proste, niedrogie i łatwe w wykonaniu. Doskonale sprawdza się na dziecięce przyjęcia, czy w sytuacji, kiedy odwiedzą nas nieoczekiwani goście. To co, Max? Zabieramy się za pracę, prawda? Dobra. Mamy tutaj mąkę, jest jej 375 gramów. Wsyp tą mąkę do miski. Całe, mocno. Mąka w misce, tak jest. Odstawiamy. Do tej mąki dodamy czubatą łyżeczkę soli. Wsypujesz? Proszę, pomóż mi. Jest, ekstra. 3 łyżeczki proszku do pieczenia. Liczymy. 1, 2, 3. Super! Max, ile ty masz lat? 5. I już tak pięknie liczysz? Super. I tutaj mamy 40 gramów żółtego sera startego. Wszystko teraz wymieszamy. Oczywiście zrobi to Max. Tak? Zapomniałam, że ty lewą rączką mieszasz. Tak jest. A teraz do tej miski wlejemy mleko, 250 ml. Lubię mleko, bo z niego się robi kakao, a ja lubię kakao. A, no widzisz. Wbijemy jedno jajko. I wlejemy 3 łyżki oliwy. Raz, 2 i 3. Czyli mamy wszystko. Dobra. Odłożymy sobie to, co jest nam niepotrzebne. A tu ktoś z tobą jest? Z nami? Tak? Spiderman. No, Spiderman. Też będzie się przyglądał, też się uczy, jak gotować. Wysypujemy mąkę. Zaraz będziemy zagniatać ciasto. Na to może jeszcze tylko wymieszamy te nasze składniki. Jest. Przelejemy delikatnie. Ja słyszałam, że ty też pomagasz babci w kuchni. Co najbardziej lubisz nią robić? Oponki. Oponki, a to prawie teraz będziesz babcią robił oponki, bo jest tłusty czwartek i oponki są dobre na tłusty czwartek, prawda? Ciekawe, dlaczego tłusty. Bo się je tłuste rzeczy, oponki smaży się na tłuszczu i są tłuste i dlatego się mówi tłusty czwartek. Muszę włączyć piekarnik na 220 stopni, ponieważ zanim zrobię moje świnki w kocykach, piekarnik zdąży mi się nagrzać. I zagniatam.
No co, Max? Teraz ty skończysz zagniatanie. Podsypałam ci trochę mąki, żeby się ciasto nie przykleiło. Proszę, zagniataj. No, mocno, tak? Mocno. Tak? Przy tym fajna zabawa też z dziećmi, prawda? Chyba się Maxowi podoba, co? Pięknie. No, tak, to, taka jest mąka. Nic się nie przejmuj, zaraz sobie zrobimy przerwę i umyjemy rączki z tej mąki, co? Mhm. Dobra, nasze ciasto zagniecione, a my robimy przerwę i idziemy umyć ręce. Chodź, Max. To ja kroję, ty odkładasz na ten talerz, dobra? Proszę bardzo. A w międzyczasie, jak będziemy to kroić, to ja powiem wam, co znalazłam, jeśli chodzi o pochodzenie nazwy świnki w kocykach. Ty pewnie też byś się chciał dowiedzieć, dlaczego? Ja właśnie chyba wiem. No, to powiedz. Bo parówki są we wcieście, jakby parówki były w kocu. No super, dokładnie. A sam przepis pochodzi jeszcze z czasów wojny, czyli bardzo, bardzo dawno temu, i w oryginalnym przepisie zamiast parówek były kiełbaski. I te kiełbaski owijało się w ziemniaczanym cieście i opiekało. Od tego czasu tych przepisów, różnych modyfikacji jest dużo. Ja trafiłam na ten, który właśnie dzisiaj przyrządzam, i tak mi zasmakował, że nawet nie próbowałam innych modyfikacji. Robię je bardzo często. Na śniadanie, na kolację, dla dzieci na przyjęcia, dla dorosłych na przyjęcia. I zawsze wszyscy są zadowoleni. A dorośli zawsze się śmieją, jak słyszą nazwę świnki w kocykach. Myślę, że tobie, Max, też tak zasmakują, że będziesz je często w domu z mamą robił. Albo z babcią, bo to przecież babci pomagają zawsze w kuchni, prawda? I co? I teraz nasze ciasto dzielimy na pół. Właśnie widziałem, że podzielimy na pół. No bo za duże by było, nie? Musimy je teraz rozwałkować. Widzisz gdzieś tutaj wałek, który mógłbyś mi podać? Wałek do wałkowania ciasta? No, dobrze, dobrze? Dobrze, dobrze? Tutaj? Chyba Spiderman. Chyba nam będzie... Go zatrzymał. Chyba nam będzie jakieś jajko potrzebne. A będzie. Dobrze, że zauważyłeś. To jajko rozbijemy razem z niewielką ilością mleka, rozmieszamy i posmarujemy nasze świnki w kocykach, żeby ładnie się błyszczały i były brązowe. Dobrze, staramy się rozwałkować to ciasto w miarę na kwadrat lub prostokąt, żeby nam się dobrze wycinało kawałki. A ja już powiedziałam, że będę w telewizji. Naprawdę? No to super. Wałkujesz? Wałkowałeś kiedyś ciasto? No tak. No to wałkuj. Super, ale ty masz siły? Razem wałkujemy, tak? I co? Teraz kroimy. Kroimy to ciasto tak, żeby z kawałków, które pokroimy, ta róweczka nam troszkę z boku wystawała. Czyli na takie mniej więcej kawałeczki. Tak? No. I kroimy. I zaraz sobie przygotujemy maski. Tak. Przygotujemy sobie blachę, na którą będziemy układać paróweczki. Chyba będzie smaczne, bo nawet tak wygląda teraz. No, super, że tak mówisz. Ja jestem pewna, że będzie smaczne. I dajemy teraz na kawałek ciasta. Wiedziałem. Tak. I co robimy? I zwijamy. Ja ci pokażę pierwszą, a później ty pozwijasz, tak? I odkładamy na bok. I tak. Tak. Może zostawimy tu. Ja będę odkładała tutaj, a ty zwijaj. Później przełożymy je na blachę. No. Obojętnie, którą. Wszystkie są takie same. I zwijamy. I super. I następną, proszę bardzo. Tak jest. Pięknie. Następny kawałek. Musi się tak ciasto skleić. No musi się skleić. I dlatego jak układamy naszą parówkę, to klejeniem do spodu. To co? Teraz nasze świnki w kocykach przekładamy na blachę i wkładamy do piekarnika. Mhm. U
układaj na blaszce, ja Ci będę tu podawać. Bliżej, żebyś miał, tak. Tak, o, w takiej odległości, bo jak ciasto urośnie, to się nam świnki nie posklejają. Tak, super. Dobrze, mamy już parówki przygotowane. Teraz musimy je posmarować roztrzepanym jajkiem z mlekiem. Ja roztrzepię, a Ty, Max, będziesz smarował, dobra? Ja Ci pokażę jedno, jak to zrobić. Chyba mamy. I teraz smarujemy po kolei. Tak. Proszę, próbuj. Malowanie. Malowanie, tak, można tak powiedzieć. Musisz pierwsze zamoczyć tutaj, w miseczce. Tak. Tak. I malujemy. O. Hop, 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 hop. I jeszcze raz. Dobra, ty trzymaj na dole, ja na górze, tak? Proste? Tak. Pewnie, że proste. Możemy wkładać je do piekarnika nagrzanego do 220 stopni na 12-15 minut, aż będą złote. Pierwsza partia parówek upieczona. Pachną ładnie? Aha. Wykładamy je na talerz i czekamy, aż ostygną i zabieramy się za przygotowywanie drugiej porcji. Z Maxem wymyśliliśmy teraz inny sposób klejenia kocyków na parówkach. To co? Kleimy cztery ostatnie i odkładamy i pieczemy. I zabieramy się za jedzenie w końcu, prawda? Tak. Tak. Kładziemy parówkę. Ja już myślałam, że znowu jakieś inne. Nie, te same. Ja je odłożę, a Ty klej następną. Dobra. Tu jeszcze nam zostały dwie. I będziemy mogli zapiekać drugą partię. Nasze parówki zrobione. Troszkę przestygły, więc nie poparzymy sobie podniebienia i będziemy mogli je spróbować. Max, wcześniej tak mu się spodobały te parówki, że już zjadł. Smakowało Ci, Max? Smakowało. No to bardzo się cieszę. Na pewno będziesz robił te parówki z mamą, dlatego przygotowałam Ci przepis, który jej przekażesz, tak? I będziecie je piec. Dla Ciebie mam ten kubek z Mamniusa, w którym będziesz pił swoje ulubione kakao do śniadania. Dziękuję. I chciałam Ci przybić piątkę, bo naprawdę świetnie się z Tobą pracowało. Ekstra! A dla Pani Maria Gunia mam ten oto fartuszek, który przekazuje jej za nadesłany przepis na ciasteczka zbożowe. Was chciałam zaprosić na profil facebookowy Na Talerzu Agnes, na którym na bieżąco umieszczam swoje proste i tanie przepisy. Jeśli macie, dzielcie się ze mną. Możecie je przesyłać na agnes@mamniusa.pl lub na Facebooka. A my widzimy się już za tydzień o godzinie 10 na mamniusa.pl.